Dzień dobry, witam prosto z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza na warszawskiej Starówce. Za mną znajduje się księgozbiór Juliana Tuwima, a w moich rękach nowa książka Jakuba Małeckiego zatytułowana Święto Ognia. W środku piękna opowieść, którą bardzo się chcę z Wami podzielić. Zaczynamy kolejny odcinek przedpremierowego wertowania. Muszę Wam powiedzieć, że przy okazji tej książki pozwoliłam sobie na taki mały czytelniczy eksperyment. Nie robiłam tego od wielu miesięcy. O co chodzi? Celowo unikałam jakichkolwiek informacji na temat tej książki, co wcale nie było łatwe. Chodziło mi o to, żeby wejść w tę opowieść na czysto, bez żadnych wstępów, streszczeń, oczekiwań. Na szczęście dostałam ją do ręki jeszcze w formie bez okładki, co ułatwiało sprawę, bo nie było tam żadnych opisów, a tradycyjny list od wydawcy odłożyłam sobie na bok. No i otworzyłam i nie potrafiłam już wyjść z tej historii, którą opowiada Kuba. Kiedy skończyłam czytać, to złapałam się na takich sprzecznych uczuciach. Z jednej strony bardzo, wręcz natychmiastowo chciałam Wam o tej książce opowiedzieć, a z drugiej strony czułam, że ja muszę chwilę poczekać, żeby to wszystko, co ten tekst we mnie otworzył, mogło się na spokojnie poukładać. O Święcie Ognia miałam okazję rozmawiać z Kingą Dębską i Adamem Woronowiczem i wtedy bardzo szczerze im powiedziałam, że czułam się trochę tak, jak podczas obłędnego koncertu. Myślę o tej sytuacji, kiedy przychodzi ten moment, kiedy artysta już powoli kończy występ, wybrzmiewają ostatnie takty muzyki, za chwilę rozlegnie się wrzawa i aplauz publiczności, a jednocześnie wszyscy, którzy są na sali, czują, że powinni wytrzymać taką pauzę, ciszę, która następuje, ciszę, która występuje tuż po występie. Ta cisza czasami trwa sekundę, dwie, nie dłużej, ale jest w tym moment jakiegoś takiego zanurzenia w takich emocjach, które cały czas w człowieku pulsują, jakby przedłużenie tego święta. I ja dokładnie tak się czułam przy lekturze książki Święto Ognia. Muszę Wam powiedzieć, że miałam takie wrażenie, że się troszeczkę rozsypałam na kawałki i wydaje się, że to jest taki stan nieprzyjemny, ale on był bardzo ważny i potrzebny. Patrzyłam sobie na te wszystkie elementy, które się rozsypały, żeby sobie te puzzle na nowo poskładać. I w tym stanie rozsypania było jednocześnie i piękno, i smutek, jakoś bardzo blisko siebie. Nowa książka Kuby to jest dla mnie przede wszystkim opowieść o słuchaniu i opatrzeniu. Zdałam sobie na przykład sprawę z tego, że czasami potrzebujemy czyjegoś życzliwego ucha do tego, żeby pewne sprawy powiedzieć sobie samemu na głos. To jest również historia o życiu, które czasami potrafi nam przynieść coś, na co się z nikim nie umawialiśmy. No i z góry wiadomo, że nie istnieje żaden dział reklamacji, że nie istnieje księga skargi zażaleń, tylko z konkretną rzeczywistością trzeba będzie się zmierzyć. Ja dzisiaj celowo nie chcę Wam opowiedzieć za dużo o bohaterkach i bohaterach tej książki. Na pewno nie będę Święta Ognia rozkładać na czynniki pierwsze literaturoznawczo, bo literaturoznawczynią nie jestem. Za to szczerze i z serca mogę Wam powiedzieć o emocjach, które ta książka wywołuje. No więc co robi Święto Ognia z czytelnikiem? Mogę Wam powiedzieć, co zrobiło ze mną. Ja świeżo po lekturze bardzo dużo myślałam o takich uściskach dłoni, które w swoim życiu wysyłałam jako taki sygnał, że chcę w danym momencie powiedzieć coś bardzo ważnego, ale najzwyczajniej w świecie brakuje mi na to słów. Ale mam nadzieję, że ten przekaz pozawerbalny został odebrany. Myślałam też o momentach bardzo rzadkiej bliskości, kiedy, jak pisze Kuba, trzeba wybrać, w które oko się patrzy. Przychodziły też trudne emocje i trudne uczucia, kiedy myślałam o ucieczkach z bezsilności. Jest takie zdanie w Święcie Ognia, kiedy bohater odwraca się sam do siebie plecami. I z jednej strony to jest taki bardzo fizyczny gest, bo on patrzy w lustro i się odwraca, ale z drugiej strony jest tam oczywiście coś więcej w tym zdaniu. I Święto Ognia dla mnie jest taką opowieścią o odwracaniu się do samego siebie plecami, ale też na szczęście o powrocie do samego siebie. I jedna z bohaterek, którą poznacie czytając książkę Święto Ognia, to jest Łucja, baletnica, która słyszy od swoich nauczycieli, że ma zamknięte biodra i mało elastyczne stopy. I założę się, że każdy z nas w życiu, szczególnie w momentach, kiedy nam na czymś bardzo zależało, usłyszał takie zdania, które się zapisały już na stałe, na twardym dysku w sercu i w głowie, takie, które podważają trochę poczucie naszej wartości i lubią wracać w momentach kryzysowych. I tak jak dla Łucji to były te zamknięte biodra i mało elastyczne stopy. Dla każdego z nas to może być kompletnie coś innego, ale działa na tej samej zasadzie. Na szczęście też są takie słowa, które nas potrafią nieść przez całe życie. Łucja dostała szansę, ponieważ usłyszała też, że ma w sobie czystość ruchów i wrażliwość na dźwięk. Dzięki temu mogła rozwijać swoje umiejętności baletowe.
No i kiedy teraz myślę o tej czystości ruchów i wrażliwości na dźwięk, to pomyślałam sobie, że gdyby ktoś mnie zapytał, za co najbardziej cenię Jakuba Małeckiego, to bym powiedziała, że za czystość opowieści i za wrażliwość na dźwięk. Kuba na przykład potrafi opisać bohatera poprzez dźwięki. Jest taki fragment, który sobie zaznaczyłam, a brzmi następująco. Jest trzaskaniem drzwiczek w kuchni, brzdękiem naczyń, słyszę jego kroki i radio i zapalarki do gazu i gwizd czajnika, urwany szybciutko. No i wydawałoby się, że to jest po prostu krótki fragment opisujący prozaiczny poranek, a przecież w tym urwanym gwizdzie czajnika, w tej serii ruchów jest tyle troski, no bo po pierwsze trzeba wstać wcześniej, żeby zrobić komuś śniadanie, a jednocześnie, jeżeli szybko się ucina ten gwizd czajnika, no to jest jasny znak, że nie chce się kogoś obudzić. Drobnostka. Kuba, bardzo Ci za te drobnostki dziękuję. Wiadomo już, że prawa do filmowej adaptacji Święta Ognia wykupiła wytwórnia Opus Film. To jest ta wytwórnia, która odpowiada za sukcesy takich filmów jak Zimna Wojna czy Ida. Wiadomo też, że film wyreżyseruje Kinga Dębska, autorka m.in. filmu Moje córki krowy, a teraz w kinach możecie oglądać jej film zatytułowany Zupa nic. Święto Ognia mnie poruszyło, na nowo też nauczyło wdzięczności, na przykład wdzięczności dla swojego ciała, czasami chorego, nieidealnego, bardzo, bardzo zmęczonego. Ja doceniam na przykład dziś luksus tego, że mogę siedzieć tutaj razem z Wami i bez większych problemów artykułować kolejne zdania, tak żeby się podzielić swoim odbiorem świata. Święto Ognia pozwala zobaczyć tych, którzy toczą codzienną walkę z ograniczeniami swojego ciała. Ja bardzo ciepło myślę o książkowej Anastazji, która mimo, że życie zabiera jej bardzo dużo, nie pozwala sobie odebrać wolności decydowania o kształcie swoich myśli. To jest dla mnie kluczowe tej opowieści. Jeżeli pytacie po drugiej stronie, kim jest bohaterka, no to oczywiście, że wiem, ale Wam nie powiem. Dlatego, że po prostu bardzo chcę, żebyście poznali się z Anastazją osobiście dzięki tej książce. Mogę tylko powiedzieć tyle, że dla mnie Anastazja jest cierpliwością, Anastazja jest też empatią i doskonale wie z własnego doświadczenia, że wyjątkowość może być też bolesnym stygmatem. Sama mówię o sobie tak. Potrafię patrzeć, a patrzenie nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No ale wiedzą to tylko ci, co patrzą bardzo długo i bardzo uważnie, a na to trzeba mieć czas. Tak jak ja. Nowa książka Jakuba Małeckiego to jest dla mnie także opowieść o desperackich próbach kontrolowania rzeczywistości. Kto ich nie zna, ręka w górę teraz. Myślę o takich sytuacjach, kiedy rzeczywistość nam się trochę wymyka spod kontroli, więc próbujemy sobie znaleźć chociaż jedną dziedzinę, gdzie będziemy się czuć panami sytuacji i paniami. Różnie z tym bywa. No i to jest taka historia o tym, że szukamy czasami na siłę perfekcji w tym niedoskonałym świecie. No i to jest też historia o dochodzeniu do zgody na to, że czasami nas coś przerasta. I trzeba to zaakceptować. Inna sprawa, że przed tą akceptacją jest całe morze bardzo trudnych emocji, które trzeba przejść. O emocjach Kuba pisze tak, że stają się one wręcz namacalne. Ja bardzo lubię krótki fragment. Najbardziej bał się w dzień porodu. Wtedy strach rzucał nim po korytarzu szpitala jak piłeczką. Ściana, ściana, drzwi, ściana, okno. No i to jest napisane tak, że od razu po pierwsze widzisz tę sytuację, a przede wszystkim, co jest jeszcze ważniejsze, po prostu ją czujesz. Przy lekturze Święta Ognia były też takie momenty, kiedy ja się po prostu autentycznie uśmiechałam do książki. Bliski był mi fragment o słuchaniu i powiedziałabym o takim niezagadywaniu lęku. Na pewno znacie takie sytuacje, kiedy macie ochotę się komuś wyżalić, albo ktoś przychodzi się wygadać do Was i w dobrych intencjach albo sami rzucacie takie słowa, albo je słyszycie jak: nic się nie martw, wszystko będzie dobrze, damy radę, to nie jest koniec świata. No tyle tylko, że bardzo szybko się okazuje, że to są takie słowa wydmuszki, bo dla każdego koniec świata naprawdę wygląda inaczej. I jest taki fragment w Święcie Ognia, który brzmi następująco. Tata nie rozumiał, że w takiej chwili nie ma żadnej dobrej rady. I trzeba stosować tylko dwie metody. To znaczy metodę albo metodę no chodź kochanie. A ona nie rozumiała, jak on może tego nie rozumieć. Wspomniany w tym fragmencie tata też pewnego dnia staje przed lustrem i mówi coś takiego: nie wiem, kiedy to się stało, że nagle jestem dorosłym mężczyzną z pionowymi bruzdami po obu stronach ust. To jest ten moment takiego uświadomienia sobie, że już jestem dorosłym i już będę nim do końca życia. No i znowu bardzo dobrze rozumiałam tego bohatera, bo sama złapałam się niedawno na takiej zawstydzającej myśli, że czuję się jak dziecko w dorosłym opakowaniu. I nawet niedawno, kiedy konwencja wymagała tego, żebym się pojawiła w żakiecie i w szpilkach.
No to pomyślałam, że nie lubię tego stroju, bo czuję się jak dorosła. Bardzo chciałabym być w środku nadal dzieckiem. No ale życie oczekuje tego od nas, że dorośniemy i że będziemy podejmować bardzo trudne czasami decyzje, a czasami nawet nie będziemy mieć wpływu na decyzje, tylko trzeba się będzie dostosować do sytuacji. Święto Ognia też myślę, że dużo mówi o tym, że czyjś ciasny świat w naszej ocenie może być dla niego prawdziwym oceanem, a wąskie mogą się okazać nasze horyzonty. Widzę jeszcze przed sobą takie zdanie, które też bardzo mocno jakoś zagrało z moją wrażliwością. Bohater mówi coś takiego: próbowałem wypełniać lukę, którą po sobie zostawiła, ale było mnie za mało. No to jest takie zdanie, w którym jest po prostu cała bezradność związana z sytuacją straty, pożegnania, rozstania, ale myślę, że bardzo mocno też poczują to zdanie wszyscy ci, którzy stracili jakąś część bardzo ważnej dla siebie tożsamości, kiedy na przykład coś zostało im odebrane, co do tej pory było bardzo oczywiste. Dzięki książce Jakuba Małeckiego też dotarło do mnie to, jak bardzo ważne jest w życiu to, żeby powoli, czasami nawet bardzo, bardzo powoli, iść w stronę tego, co dopiero w naszym życiu ma się wydarzyć. Skoro mowa o tym, co jeszcze ma się wydarzyć, to zazdroszczę trochę Państwu, że ta lektura jeszcze przed Wami. Oficjalna premiera Święta Ognia 15 września. I jeszcze mam coś dla Państwa. 10 września zapraszam z całego serca na rozmowę z Jakubem Małeckim. My z Kubą spotkamy się tutaj w Muzeum Literatury na warszawskiej Starówce, a Państwo będą mogli być z nami w przeróżnych częściach Polski i świata, uczestnicząc w transmisji internetowej, którą będzie można śledzić na profilach facebookowych Rozmawiam, bo lubię i Muzeum Literatury. Proszę już teraz rezerwować wolny wieczór. Spotykamy się 10 września o godzinie 19. Do zobaczenia.